dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Opieki Matki Bożej, wielu łask Bożych, życzliwości od najbliższych, opieki swoich świętych patronów, aby uśmiech zawsze gościł w Państwa sercach i aby każdy dzień rodził nowe nadzieje. Do życzeń dołączamy upominek muzyczny. Podczas konferencji prasowej z kancelarii rządu jego szef pogratulował zwycięzcom, uprzedzając, że tym samym biorą na siebie zarówno zaszczyty, jak i obowiązki przejęcia cztery państwa. Co do niego dodał na konferencji, że biorą na siebie całą odpowiedzialność za świat. Dodał, że nie weźmie przykładu wielu poprzedników, którzy gdy przegrywali, udawali, że nic się nie stało i poda się do dymisji. Matteo Renzi zapowiedział, że po południu uda się do Kwirynału, by złożyć na ręce prezydenta rezygnację, a swego następcę powita z uśmiechem na ustach i długą listą tego, co zostało jeszcze do zrobienia. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. Przenosimy się do kraju. Gospodarstwo w Deszcznie, w którym wykryto wirus ptasiej grypy H5N8, zostało szczelnie izolowane i wirus nie rozprzestrzenił się na inne gospodarstwa hodowlane. Nikt nie ma prawa wejść na jego teren, ani wyjść, nawet gospodarze, a okoliczne fermy także zostały obłożone restrykcjami, mówi zastępca wojewódzkiego inspektora weterynarii Józef Malski. Gospodarstwo to zostało objęte restrykcjami natychmiast, także zostały wydane stosowne decyzje o zakazie wywozu, wwozu, ruchu. Jest całkowicie zablokowane, wyłożono mapy deinfekcyjne, stosowanie środków deinfekcyjnych, odzieży ochronnej. Tak samo obowiązuje to lekarzy weterynarii, bo nikt inny nie ma upoważnienia, nie ma prawa wejść na teren gospodarstwa i wyjść z tego gospodarstwa. Natomiast inne gospodarstwa, fermy, złamanie tego zakazu traktowane będzie jako przestępstwo. W gospodarstwach hodowlanych leżących w promieniu 10 km od ogniska wirusa prowadzone będą kontrole weterynaryjne hodowanego ptactwa. Kwarantanna może potrwać nawet kilka tygodni. Francuska minister środowiska Ségolène Royal odrzuca krytykę, że pojechała na pogrzeb Fidela Castro i nie uważa, że naruszał on prawa człowieka. Minister była jedynym obok Greka Alexisa Tsiprasa przedstawicielem rządu któregokolwiek państwa Unii Europejskiej, jaki udał się na Kubę na pogrzeb Fidela Castro. Więcej na ten temat Marek Brzeźnicki. Ségolène Royal nazwała Fidela Castro pomnikiem historii, a zarzuty pod jego adresem, iż w krwawy sposób deptał prawa człowieka, określiła mianem dezinformacji. Dodała, że był on symbolem, jak to ujęła, głębokiej przyjaźni między Francją a Kubą. Jej zdaniem to dzięki niemu Kubańczycy mogli żyć i mieli przed sobą przyszłość, a inspiracji do tego czerpali z rewolucji francuskiej, nie zaznając jednak takiego terroru, jaki wtedy pod koniec XVIII wieku szalał we Francji. Słowa trzeciej co do znaczenia osoby w rządzie francuskim premiera Manuela Valsa wywołały nad Sekwaną powszechną konsternację. Politycy socjalistyczni są tym zażenowani. Prawicowa opozycja nie kryje swojego oburzenia, twierdząc, że takie stawianie sprawy prześladowań i aresztowań przeciwników Fidela Castro przynosi wstyd francuskiej minister i jej rządowi. Niektórzy dopatrują się w jej opiniach neostalinizmu w czystej formie, który jest w stanie usprawiedliwić także prześladowania w Chinach. Tylko Jean-Luc Mélenchon, przywódca radykalnego sojuszu lewicy z komunistami w składzie, chwali Ségolène Royal za, jak to określa, odwagę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Brytyjscy naukowcy mają nowy pomysł na produkcję baterii, które mogłyby służyć przez tysiące lat. Mają być one produkowane z odpadów z elektrowni atomowych. Proces jest dość skomplikowany. Do stworzenia nuklearnej baterii potrzebny jest radioaktywny węgiel C14, który powstaje w reaktorach atomowych. Z niego tworzone są sztuczne diamenty, także promieniotwórcze. Zamyka się je w innych czarnych diamentach, też wytworzonych w laboratorium. Przetwarzają one promieniowanie na prąd, mówi BBC wynalazca dr Neil Fox z Uniwersytetu Bristolskiego. 1 gram węgla C14 to 2 miliony milionów dżuli, czyli odpowiednik miliarda baterii z paluszków. Takie baterie prądu dają niedużo, ale za to mogą działać przez 4000 lat. Poza tym są bezpieczne, zapewniają naukowcy, i teoretycznie można je stosować w satelitach, rozrusznikach serca czy aparatach słuchowych. Na razie istnieją jednak tylko w laboratorium. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Ponownie wracamy do kraju. W dzień na południu zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy miejscami opady deszczu, na Suwalszczyźnie również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 1 na wschodzie przez +3 na zachodzie do +3.
plus 5 nad samym morzem. Wiatr słaby, na północy kraju umiarkowany, a nad samym morzem silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 5,5 minuty po trzeciej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Grudniowa noc, zawitała do nas wiosna, a wyraz z nimi pani Ewa Webicka i panna Ania Sroka. Witam panie szczególnie, dlatego że ostatnio zarzucano nam, że do społeczeństwa obywatelskiego reaktywacji zapraszamy samych mężczyzn. Dlatego ten dzień jest dla mnie dniem również szczególnym. Na początku kolejnej audycji Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja spieszę wyjaśnić, że wiosna w naszym studiu to nie astronomiczna pora, ale nazwa fundacji założonej przez księdza Jacka Stryczka, którą obie panie reprezentują. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i pomogę odkrywać, jak w wiośnie tworzy się społeczeństwo obywatelskie, szczególnie w grudniu, gdzie hasłem, wytrychem jest, powiem, świąteczna paczka. Teraz właściwie to już wszystko wiadomo, bo to hasło rozbrzmiewa nie tylko w całej Polsce, ale poza granicami. Właściwie świąteczna, jaka to paczka? Przede wszystkim szlachetna, tak, tak. Się nazywamy, szlachetna paczka i o tym dużo mówimy, właśnie o szlachetności, o tym, żeby wskrzeszać te impulsy do zmiany, wskrzeszać w ludziach dobro i inspirować do czynienia dobra. A to dlaczego jest świąteczne, to myślę, że jeszcze trochę o tym opowiemy. Dobrze, pani Ewa, to proszę, bardzo proszę. Szlachetna paczka dlatego, ponieważ odbywa się przed świętami, dlatego może tak, świąteczna paczka, dlatego że odbywa się przed świętami, wtedy też my Polacy jesteśmy skłonni pomagać najbardziej i zapraszamy do tego grona jak najwięcej osób. Jasne. A w ogóle szlachetna paczka, którą robi się przez cały rok, tak? Tak, zachęcamy do tego, by angażować się w ramach naszego projektu przez cały rok. Szlachetna paczka swoją popularność, takie szczyty popularności rzeczywiście święci w grudniu, ale to nie tylko to przygotowywanie paczek dla rodzin na święta, ale również Akademia Przyszłości, czyli taki podprojekt, siostrzany projekt, który skierowany jest do dzieci. To są również tak zwane paczki plus, czyli paczka prawników, paczka lekarzy, w tym roku paczka przedsiębiorczości, w ramach której uczymy rodzinę, uczymy wolontariuszy, by byli takimi przewodnikami rodzin w gospodarowaniu pieniędzmi i w takim mądrym zarabianiu pieniędzy. Więc chcemy rzeczywiście chcemy w Polakach wzbudzać tą potrzebę pomagania nie tylko w grudniu, ale przez cały rok. Tak, zaczęliśmy mówić w ogóle o Fundacji Wiosna, bo to, co Państwo pani teraz wymieniły, to wszystko są akcje, które z wiosną przychodzą do naszych serc. Tak, dokładnie. Stowarzyszenie Wiosna. Stowarzyszenie Wiosna. Co to za stowarzyszenie? Kiedy powstało? Ile liczy sobie osób? Ile liczy wolontariuszy? By panie mogły nam przybliżyć swoją działalność pod tym kątem. To ja może opowiem tak pokrótce historię. Stowarzyszenie Wiosna powstało w 2001 roku w Krakowie z inicjatywy księdza Jacka Stryczka. Tak, wszyscy znamy. Wiemy. Który zaangażował najpierw 30 osób ze swojego duszpasterstwa po to właśnie, żeby pomóc rodzinom, które na jego terytorium potrzebowały najbardziej pomocy. I tak po 15 latach możemy już w tym momencie przygotowywać, obchodzić 16. edycję tej wielkiej inicjatywy, ponieważ w samym 2015 roku do projektu włączyliśmy ponad 20 tysięcy rodzin, co oznacza tak naprawdę, że odwiedziliśmy ponad 40 tysięcy. Zaangażowaliśmy 13 tysięcy wolontariuszy, więc myślę, że jest to już całkiem spora inicjatywa, która zaczęła się, tak jak powiedziałam, od czegoś bardzo małego. I tych 13 tysięcy wolontariuszy wspiera 200 pracowników, bo przy takiej liczbie wolontariuszy
no trzeba jednak również prowadzić jakąś profesjonalną akcję zarobkową, prawda? Rzeczywiście, tak jak koleżanka tutaj wspomniała, jeżeli chcemy organizować działania przez cały rok, nie możemy też tylko i wyłącznie bazować na dobrej woli i pracy wolontarystycznej naszych wolontariuszy, ale też mamy biuro, które mieści się w Krakowie i w Warszawie, w którym przez cały rok pracują właśnie osoby specjalizujące się w konkretnych, potrzebnych właśnie stowarzyszeniu dziedzinach. Panie są pracownikami czy wolontariuszkami? Pracownikami i wolontariuszkami, to się nie wyklucza. Po pracy, po ogarnięciu, jak to się mówi, tych spraw organizacyjnych. Ja zajmuję się promocją, Ania kontaktem z sektorem biznesu. Po pracy idziemy jako Super W, bo tak nazywamy naszych wolontariuszy, do rodzin, więc praca i wolontariat się absolutnie nie wykluczają w Wiośnie. Tak, proszę bardzo. Ja zaczęłam moją przygodę ze Stowarzyszeniem Wiosna 6 lat temu, kiedy właśnie jeszcze w czasie studiów odkryłam, czym jest Szlachetna Paczka. Szukałam takiego miejsca, w którym mogłabym z jednej strony rozwijać swoje kompetencje, a z drugiej strony, gdzie mogłabym przekuć te kompetencje na coś dobrego, coś, co może przynieść pożytek nie tylko mnie samej. I tak właśnie trafiłam na Szlachetną Paczkę. Byłam wolontariuszem, który odwiedza rodziny i czułam po pierwszym roku, że to jest jednak jeszcze nie wszystko to, co chciałabym robić. I tak, można powiedzieć, z kolejnymi etapami, w kolejnych edycjach angażowałam się więcej. Byłam liderem rejonu, czyli też wolontariuszem, który rekrutuję wolontariuszy tych odwiedzających rodziny. Później koordynowałam pracą jeszcze większego zespołu i tak właśnie trafiłam już do biura Szlachetnej Paczki. A kim pani jest z zawodu? Z zawodu jestem psychologiem i też ukończyłam zarządzanie. Jasne. To teraz pani Ania, na panią kolej, spowiedź. Ja jestem panią Ewą. Przepraszam. Nie ma sprawy, już opowiadam. Ja trafiłam najpierw do Akademii Przyszłości, czyli do projektu Siostrzanego Paczki. Właśnie, to może póki co, to powie nam pani, co to jest w ogóle, czy to był drugi projekt, tak? Czy to te programy powstały równolegle? Nie, Akademia Przyszłości powstała 2 lata po Szlachetnej Paczce, jako taka odpowiedź na potrzebę, którą odkryli wolontariusze paczki, którzy zobaczyli, że w rodzinach, którym pomagamy, są często dzieci, które w siebie nie wierzą, które już od początku swojego życia mają w pewien sposób utrudniony start, które potrzebują wsparcia i szkolnego, ale i przede wszystkim właśnie w takiej poprawie wiary w siebie. Które ponosiły wcześniej porażki, jakby, prawda? Dokładnie, o tym właśnie mówimy, to jest nasze hasło przewodnie, że przeprowadzamy dzieci od porażki szkolnej do sukcesu w życiu, bo właśnie praca z dzieckiem nad przedmiotami szkolnymi jest poniekąd pretekstem do tego, żeby pracować nad jego osobowością, nad jego wiarą w siebie. I to była moja motywacja, kiedy przyszłam jako wolontariusz do Wiosny, właśnie do Akademii Przyszłości. Chciałam pomagać dzieciom. Czułam, że to może być coś, w czym ja się odnajdę. Proszę nam powiedzieć, kim pani jest z zawodu od razu, żebyśmy coś umieli połączyć. Tak? Studiuję również jeszcze, tak jak Ania, studiuję psychologię, więc też taki ten kierunek. Do tego, tak, to się robi potem, tak. No, chyba trochę tak jest, chociaż do Akademii Przyszłości trafiają nie tylko osoby z psychologii czy pedagogiki, ale z różnych kierunków. Ale zawsze łatwiej dzieci prowadzić jest, kiedy ma się jakieś podstawy psychologiczne, kiedy wie się o człowieku więcej niż przeciętnie. Tak, to prawda, ale też często mówimy o tym, że my w Akademii Przyszłości stajemy się takimi mentorami dzieci, tutorami. I to są taka nowa kategoria w życiu tego dziecka. To nie jest pani nauczycielka, to nie jest pani pedagog, czy mama, albo starszy brat, tylko zupełnie ktoś nowy. Ktoś, kto jest
niewiele starszy, bo to jest wiek głównie studentów, ale ma swoją pasję, może przedstawić dziecku swój świat i pokazać mu to, co jest dla niego najważniejsze, więc zarówno jak ktoś jest architektem, inżynierem, to również może dzieciom pokazać swój świat i je inspirować. Pani Ewo, to proszę coś więcej o nas, o sobie powiedzieć teraz. No więc tak jak powiedziałam, moja historia jest taka, że bardzo chciałam być potrzebna, czuć się potrzebna i pomagać dzieciom, bo też czułam, że mam do tego predyspozycję. No i zaczęłam spotykać się raz w tygodniu z 10-letnim Jurkiem. Rzeczywiście widziałam z zajęć na zajęcia, jak to dziecko się zmienia, jak staje się coraz bardziej pewne siebie, jak z dużo większą otwartością ze mną rozmawia. Z czasem też odkryłam, że to jest nie tylko zajmowanie się dzieckiem, to nie jest tylko spotkania z Jurkiem, ale również praca w rejonie, w kolegium, czyli w takiej grupie wolontariuszy. Wspólne działanie na rzecz jakichś wydarzeń, w różne miejsca byliśmy zaproszeni z dzieciakami, więc też rozmawianie z przeróżnymi osobami. Z czasem stwierdziłam, że o Akademii tak bardzo lubię mówić i namawiam do tego kolejne osoby, że może promocja to jest jakiś mój konik i coś, w czym mogę się odnaleźć, więc stwierdziłam, że wolontariat to nie tylko sposób na robienie dobra, ale też na własny rozwój. I tak rzeczywiście podążałam już później tą ścieżką promocyjną, zostałam koordynatorem do spraw promocji z Akademii Przyszłości, przeniosłam się do Szlachetnej Paczki i tutaj rozwijam się nie tylko w tym obszarze czynienia dobra i pomagania innym, ale właśnie w takich kompetencjach promocyjnych, PR-owych. Teraz promujesz wszystko. Teraz promuję wszystko, wszystkie nasze projekty i no, prawda jest taka, że idea jest wciąż ta sama, czyli idea mądrego pomagania, takiego pomagania, które odpowiada na konkretne potrzeby i nie uzależnia. Więc bez względu na to, czy mówimy o Paczce, czy o Akademii Przyszłości, czy o tych podprojektach Paczki, no o których mówiłam, to wszystko ma ten sam sens. To powiedzmy jeszcze o tych podprojektach, powiedzmy jeszcze, czym się te projekty w Akademii Przyszłości zajmują. Jakie to są projekty? To ja może opowiem jeszcze o czymś takim jak Paczka Seniorów. Bardzo proszę. Ponieważ właśnie w Szlachetnej Paczce uruchomiliśmy taki podprojekt skierowany do osób 60+. Idea tego projektu wzięła się stąd, że tak samo w zasadzie jak jeśli chodzi o Akademię Przyszłości, spotykając się z rodzinami, z osobami samotnymi w Szlachetnej Paczce, kiedy wolontariusze badali przyczynę biedy, trudności tych osób czy rodzin, okazało się, że osoby samotne w zasadzie nie mają już tak dużych potrzeb materialnych, ale to, co jest najtrudniejsze w ich sytuacji, to jest samotność. I tak połączyliśmy wolontariuszy z osobami samotnymi, właśnie seniorami, po to, żeby wolontariusze, najczęściej właśnie młodzi ludzie, pomagali tym osobom wyjść z takiej samotności. Ja znam wiele historii, które właśnie świadczą o tym, że po 10 takich spotkaniach wolontariusza z seniorem nagle okazało się, że osoba, która do tej pory była samotna, zostawiona sama sobie, nagle ma jakieś otoczenie wokół siebie. I to jest naprawdę niesamowite, bo czasami nawet to nie wygląda w ten sposób, że angażujemy jakoś te osoby starsze w jakiejś wielkiej działalności. Czasem może przyjaciel jest tym listownym, bo też osoby starsze nie zawsze mają zdolność do tego, żeby już gdzieś poruszać się, szczególnie na dalsze odległości. No, historię myślę, że tutaj każdy mógłby przytoczyć takie swoją niepowtarzalne. Własną, tak, a myślę, że jeżeli nawet jesteśmy w stanie pomóc jednej osobie, to warto takie projekty realizować. Ważne, żeby się odczuwało, że ma się drugiego człowieka obok siebie. To jest bardzo ważne. Ja myślę, że zwłaszcza w dzisiejszym świecie
jest trochę tak, że my nie potrzebujemy często właśnie nowych technologii i jakichś produktów, tylko ten dar w ogóle czasu dla drugiej osoby, to jest ta wartość niezastąpiona. Moje miłe panie z wiosny, powiedzcie mi, wiosna menadżerów, wiosna specjalistów, wiosna talentów, dobrze mówię? Same wiosny. Tak, to są projekty, które są skierowane do pracowników stowarzyszenia, bo tak jak wśród wolontariuszy stawiamy na rozwój, tak w organizacji pracownikom również proponowane są różne drogi awansu, różne drogi rozwoju, więc jak najbardziej chcemy, żeby z wiosny wyrosło sporo menadżerów, osób, które będą brały odpowiedzialność za innych, potrafiły koordynować zespołami, co już dzieje się na poziomie wolontariuszy, u pracowników jest jeszcze szerzej stosowane, kierowane, także jak najbardziej wiosna rozbija. Bo ja bym tutaj dodała, że tak naprawdę naszymi beneficjentami nie są tylko osoby potrzebujące, ale każdy w ogóle, kto w jakikolwiek sposób angażuje się w projekty wiosny, czy w Szlachetną Paczkę, Akademię Przyszłości, chcemy, żeby każdy odczuł, że to jest jakaś zmiana w jego życiu. Tak. No, proszę powiedzieć, co w zamian, jeszcze poza tym, co państwo powiedzieli, proponujecie tym, którzy się włączają w obieg wiosny? Ja bym powiedziała, że wiosna na pewno zmieniła moje życie, dlatego że wyznaczyła w pewnym sensie ścieżkę mojej kariery dotychczasowej. I myślę, że doświadczenie i możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach, przeprowadzenia przeróżnych akcji. To jest niesamowite, że nasi stażyści dostają często zadania, które są tak wielkie, że w zasadzie po odbytym 3-miesięcznym stażu są w stanie aplikować na jakieś dużo wyższe stanowiska, dlatego że właśnie daliśmy im takie możliwości. I myślę, że to jest takie unikatowe. Ja myślę, że Szlachetna Paczka też, tak szerzej patrząc, w ogóle bardzo też otwiera perspektywę patrzenia na innych ludzi, czy wolontariusze, czy pracownicy. To jest tak, że przychodzimy i naprawdę uczymy się o innych ludziach bardzo wielu rzeczy, właśnie takiej otwartości na drugiego człowieka. Szlachetna Paczka to nie jest tylko takie przedświąteczne działanie, jakaś akcja, ale rzeczywiście dla wielu wolontariuszy i staje się takim lifestyle'em, jak to się mówi, takim stylem życia, który jest właśnie, charakteryzuje się określonym patrzeniem na drugiego człowieka, określonym myśleniem o współdziałaniu, o drużynowości, o byciu liderem. Chociażby wystarczy zawitać do naszego biura i myślę, że od razu czuć, że jest się wiośnie. Czy odczuły panie też Polskie Radio 24? Jest bardzo czerwono, a ten rozdział w domu. Mówimy o Szlachetnej Paczce. No to właśnie mówimy, że żyjemy się jak w domu, bo u nas Szlachetna Paczka również ma takie kolory czerwono-białe bardzo. A wiemy, że Polskie Radio również angażuje się w Szlachetną Paczkę, w organizację. To Polskie Radio 24, choć młoda, już zaangażowana. Tak, więc bardzo się cieszymy, że i media, i firmy, i osoby prywatne stają się naszymi darczyńcami. To też pokazuje, jak uniwersalny jest projekt paczki. A do nas dołączają się tylko fajni, więc... Ja dziękujemy za komplement. Ja się już nie będę czerwienił, bo dosyć czerwień idzie już dookoła. Ale my czerwień bardzo lubimy. Proszę pani, a 2012 rok to przecież duża nagroda europejska dla was. Przeczytałem to. A teraz już mamy ile? 15 lat działalności w ogóle wiosny. Tak, po raz 16. Spodziewacie się jakiejś nagrody dodatkowej jeszcze? My trochę już nawet nie pamiętamy tych nagród, bo jest ich tyle. No tak oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię. Rzeczywiście jest tak, że Paczka jest dość unikatowym projektem na skalę europejską i tych docenień jest wiele. Myślę, że zwłaszcza w kontekście promocyjnym i tych kampanii promocyjnych, które prowadzimy, tam mamy rzeczywiście dużo wyróżnień, czy Protony, czy Kreatura.
Także tu co roku jakieś wyróżnienia się pojawiają. Inicjatywy społeczne oczywiście. No trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest to projekt unikatowy i takiego drugiego w Europie nie ma. Do tego stopnia, że w tym roku przenieśliśmy, tak póki co w minimalnej wersji, ale może to się rozwinie, dwa rejony paczki do Stanów Zjednoczonych. Tam zaczyna się paczka w takiej amerykańskiej wersji, więc liczymy na to, że będzie macie jeszcze dalej, jeszcze dalej. Tam? Tak, swoich... jak najbardziej. Wygląda to dokładnie tak. Skąd oni się tam wzięli? To jakieś prywatne kontakty? Jak to wygląda? Znaleźliśmy rzeczywiście osoby, które chciały wolontaryjnie... Ale jak? W Stanach Zjednoczonych działa coś, co nazywa się Spring Foundation, czyli taka siostrzana fundacja do naszego stowarzyszenia, która wspiera stowarzyszenie. Składa się z Polonii, z przyjaciół projektu, którzy mieszkają w Stanach, i trochę za ich pośrednictwem udało nam się zrealizować ten szalony pomysł. I rzeczywiście znaleźli się tam liderzy, którzy z tą właśnie ideą mądrej pomocy się identyfikują i którzy zdecydowali się wziąć odpowiedzialność i zorganizować no niemal jeden do jeden, tylko w amerykańskich warunkach, ten projekt właśnie tam, dla Polonii. Wiem, że rokrocznie jesteście zapraszani przez prezydenta. Tak, już byliśmy w tym roku u trzeciego z kolei prezydenta. Tak? No i co na tych spotkaniach? No dla nas jest bardzo cenne to, że różne osoby, w tym głowa państwa, angażuje się w naszą inicjatywę, bo dzięki temu może przekazać tę wiadomość, te informacje do wszystkich Polaków. Jest to po prostu głowa państwa, więc wiadomo, że identyfikuje się z czymś dobrym, także jest to dla nas zawsze bardzo cenne i pomocne, a spotkania z każdym prezydentem do tej pory też były bardzo miłą okazją do spotkania, do porozmawiania, do tego o tym, jak się projekt rozwija, jakie są szanse dalej na jego rozwój, także bardzo jest nam miło co roku przyjmować to zaproszenie. No i z tego rodzi się również konkretna współpraca. Konkretna współpraca nawet ze szkołami, z tego co wiem, dobrze wyczytałem, tak? Tak, prezydent Andrzej Duda popiera Akademię Przyszłości i bardzo wspiera ten program, także jak najbardziej liczymy na to, że w każdej polskiej szkole już niedługo pojawi się właśnie Akademia Przyszłości. Proszę Państwa, gościliśmy w ten zimowy, grudniowy wieczór, właściwie w noc, wiosnę, świąteczną paczkę. Która jest szlachetna. Która jest szlachetna, właśnie. Chciałem przypomnieć, że gościliśmy dwie panie, panią Ewę Babicką i panią Annę Srokę. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i również serdecznie Państwa żegnam. Niech nam się ciepło zrobi na sercu. Dobrej nocy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. To będzie czas na refleksję w Polskim Radiu 24. W poniedziałkowe wieczory rozmawiamy o tym, co dzieje się w nas samych. Odpowiadamy na kluczowe pytanie: jak żyć? Razem z zaproszonymi do studia psychologami, socjologami i specjalistami z innych dziedzin wsłuchujemy się w głos samych siebie. Słowem, wszystko o tym, jak funkcjonujemy wśród ludzi. Interakcje w Polskim Radiu 24 w każdy poniedziałek tuż po 23. Zapraszam, Agnieszka Furtak-Bilnicz. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych.
technicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Na warszawskiej Woli, na tyłach tamtejszych sądów, odsłonięto wczoraj skwer imienia zmarłego w ubiegłym roku żołnierza AK, więźnia Auschwitz, dyplomaty i polityka Władysława Bartoszewskiego. W uroczystości udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz stolicy i mieszkańcy. Na uroczystości wśród transparentów była duża plansza z wizerunkiem Bartoszewskiego i jego słynną maksymą „Warto być przyzwoitym”. O nadaniu skwerowi imienia Bartoszewskiego zdecydowała 20 października Rada Warszawy. Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, nadanie imienia jest realizacją wniosku grupy ponad 3000 mieszkańców. W wieku 89 lat zmarł w Warszawie wybitny polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy Tadeusz Chmielewski. Wyreżyserował m.in. Ewa chce spać, jak rozpętałem II wojnę światową, Nie lubię poniedziałku, Gdzie jest generał, Wiosna panie sierżancie, a także kryminały Dwaj panowie N i Wśród nocnej ciszy. W 1987 roku został nagrodzony srebrnymi lwami gdańskimi za adaptację prozy Stefana Żeromskiego Wierna rzeka. Jako jeden z nielicznych reżyserów zaczął realizować filmy na podstawie własnych scenariuszy w okresie, w którym główną inspiracją filmowców były utwory literackie. Był autorem scenariuszy do filmów innych reżyserów, Pełnia nad głowami Andrzeja Czekalskiego i U pana Boga za piecem Jacka Bromskiego. Był członkiem Komitetu Kinematografii, należał do Polskiej Akademii Filmowej. W 2010 roku został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2011 przyznano mu Nagrodę Orła w kategorii Za osiągnięcia życiowe, a w 2015 otrzymał Platynowe Lwy na Festiwalu Filmowym w Gdyni za całokształt twórczości. Najpiękniejsze krakowskie szopki wybrane. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa rozstrzygnięty został 74. konkurs szopek. Z ponad 160 zgłoszonych prac nagrodzono ponad 50 w 7 kategoriach, w zależności od wielkości szopki i wieku jej autora. W najbardziej prestiżowej kategorii szopek dużych jury nagrody przyznało Tadeuszowi Gizertowi. Na 45, 80 bodajże 2 szeroka i 50 coś 2 głęboka. Jest półksiężyc, na którym jest Twardowski i macha ręką do publiczności i jest wychylający się strażak z wieży mariackiej, ale Tatar na dole, który napina łuk, żeby go trafić. Szopka ruchoma, dwie sceny obrotowe. 31 postaci. Rodzina święta, sześć królowie, pastuszek, no i tańczący lajkonik obracający się. Poziom tegorocznych prac chwali Michał Niezawitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Za każdym razem cieszymy się z szukania jakichś rozwiązań artystycznych. Natomiast pilnujemy tego, ażeby nie został złamany pewien kanon. To znaczy ten kanon, który buduje ten zaczarowany świat szopki krakowskiej. Pula nagród w konkursie wynosiła ponad 100 tysięcy złotych. Wszystkie zgłoszone do konkursu szopki można zobaczyć w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Pałacu Krzysztofory. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:33. Pora na rozmowę Mateusza Drozdy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Pani Beata Hyczko, scenarzystka filmów o architekturze, producentka, pani Wioletta Łabuda Iwaniak, Instytut Dziedzictwa Narodowego i pan Krzysztof Mycielski, architekt, krytyk architektury. 1 grudnia w czwartek w Warszawie w kinie Wisła odbyła się premiera filmu Krajobraz mojego miasta. Wcześniej była konferencja prasowa. Film i konferencja stanowią część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. O samej produkcji za chwilę powiemy. Ma główny charakter szkoleniowy, ma charakter edukacyjny, a wszystko po co? Po to, żeby było ładniej, żeby było przyjaźniej mieszkańcom, nie tylko dużych miast, również małych miast. Czy to znaczy, proszę Państwa, że nadchodzi wielka rewolucja w miastach i miasteczkach polskich? Rewolucja to oczywiście jest, nie
niedobry termin, ponieważ to jest raczej proces, który pewnie będzie rozłożony na bardzo wiele lat, na parę pokoleń. Tutaj się nic nie da zrobić szybko. Najwyżej można szybko wprowadzić pewne zmiany prawne, rozpropagować pewne wzorce, no a potem bardzo długo i cierpliwie starać się je wcielać w życie i starać się przekonywać ludzi, że warto pokazywać dobre wzory. No i być może może nie 5, może nie 10, może za 20 lat doczekamy się widocznych zmian w tym krajobrazie. Natomiast no, zacząć trzeba, bo to co mamy naokoło do tej pory, no, jest zdecydowanie do zmian. Jest to taka sytuacja, która już mam wrażenie zaczyna też jakoś powszechnie ludzi męczyć. To znaczy rozglądamy się dookoła i widzimy, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak, że w innych krajach udało się nad przestrzenią zapanować, udało się stworzyć dużo, dużo bardziej przyjazną przestrzeń, a my mamy jeszcze całą masę rzeczy do zrobienia. Co jest nie tak okiem architekta? Krzysztof Niecielski. Jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, to nie tak jest prawie wszystko. Bardzo optymistycznie zaczynamy nasze spotkanie, więc... Bo tej przestrzeni publicznej w Polsce, dobrej przestrzeni publicznej jest niewiele, aczkolwiek rzeczywiście w ostatnich latach, ale to jest kwestia dosłownie ostatnich lat, pojawiło się trochę przestrzeni, które zaczynają ożywiać nasze miasta i bardzo dobrze, że jest taki punkt zaczepienia. Właściwie w każdym dużym mieście powstała taka przestrzeń publiczna. Być może najwięcej powstało jej w Warszawie. No i to bardzo cieszy, aczkolwiek jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. A co to znaczy dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna? To jest miejsce, gdzie będzie ładnie, gdzie mieszkaniec będzie mógł przysiąść, odpocząć, gdzie będzie mógł dojść na nogach ze swojego mieszkania, bądź dojechać komunikacją miejską. Proszę trochę rozświetlić mroki tego stwierdzenia. Oczywiście to nie jest tylko przestrzeń, gdzie będzie ładnie i tutaj, i to jest bardzo ważna obserwacja, ponieważ i to widać wśród wielu architektów, którzy często dążą do tego, żeby przestrzeń publiczna, którą projektują, była ładną kompozycją. To nie tylko o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ta przestrzeń miała swój krwioobieg w postaci ludzi, którzy tam przyjdą. Czyli była przede wszystkim przestrzenią funkcjonalną, przestrzenią, która służy ludziom, która kreuje życie miejskie. Te potrzeby dostrzegło również Państwo, Instytut Dziedzictwa Narodowego, pani Wioletta Łabuda-Iwaniak. Chcecie pomagać teraz samorządowcom. Widzicie, że trzeba działać gdzieś tam u podstaw, w tych małych komórkach samorządowych, lokalnych, aby urzędnicy wiedzieli, co trzeba zrobić, aby ich mieszkańcom żyło się lepiej, ładniej. Bo rozumiem, mówimy ładniej, ale gdzieś zaraz drugi przymiotnik się pojawia, również mądrze, prawda? Bo nie chodzi o to, że ładnie dla ładności, bo w Warszawie mamy przykład wielu choćby zamkniętych osiedli, które są ładne, w cudzysłowie, same w sobie, ale nikogo nie interesuje, co jest poza tą bramką, poza co się dzieje u sąsiada i na drugim osiedlu. I między jednym i drugim osiedlem już ładnie i mądrze nie jest. Ja mogę powiedzieć tak. Narodowy Instytut Dziedzictwa w ogóle na co dzień chroni zabytki, ale każde miasto ma swój rynek, ryneczek, ulice przylegające, które są najczęściej zabytkowe. I zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, dlaczego tak wyglądają te rynki i ryneczki, kiedy są zasłonięte reklamami ogromnymi, kiedy ta mała architektura w ogóle nie pasuje do tych zabytkowych obiektów. I tutaj zaczęliśmy się zastanawiać, że to jest szerszy problem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobnie zauważyło, że to jest ten moment, kiedy trzeba podjąć dyskusję, ale dyskusję musimy podejmować nie tylko w gronie ekspertów, tylko no, połączyć to razem z władzą lokalną, z władzą samorządową, z instytucjami samorządowymi. Oczywiście następnym krokiem jest to, aby i władza, i my, i wszyscy, którzy widzą ten problem, zainteresowali społeczeństwo, bo jeśli my wszyscy zobaczymy, że żyjemy jakimś wielkim szpecącym krajobrazie, w chaosie reklamowym, gdzie wszystko gdzieś na siebie nachodzi i nie ma wyodrębnionej tej całości, to no, myślę, że każda władza samorządowa będzie musiała podjąć kroki do tego, żeby uporządkować chociażby centra miast.
Mówimy tutaj o zabytkowej zieleni, mówimy o małej architekturze, mówimy o pomnikach, stawiamy te pomniki, ale w ogóle nie dbamy o otoczenie, nie dbamy o to, jak one wyglądają, z czego są wykonane, jak są zaprojektowane. Mówimy przede wszystkim o reklamach. Tutaj ustawa krajobrazowa, która weszła w tamtym roku, daje takie narzędzie wszystkim władzom samorządowym, żeby właśnie wprowadzać uchwały reklamowe bądź kodeksy reklam. Duże miasta już to podjęły, to wyzwanie, ale to nie jest tylko problem dużych miast, to jest problem również wsi, bo one mają jakieś place, ale każdy chce wystawić swój jakiś tam mały koziołek albo reklamę z fryzjerem, szewcem, ale to jest w ogóle nieuporządkowane, nieujednolicone. My nie zabraniamy, broń Boże, reklamować, bo to nie o to chodzi. Biznes jest częścią miasta, tylko no, wprowadźmy jednolitą czcionkę, kolor, nie wyklejajmy witryn całych na przykład jakimiś reklamami. No, myślę, że tutaj jest taka praca u podstaw, to znaczy trzeba stworzyć jakiś kodeks, gdzie każdy będzie miał równe szanse oczywiście na swój biznes, ale żeby też mieszkaniec czy turysta no, miał jakiś ładny ogląd tego miasta, do którego przyjeżdża. No domyślam się, że dopiero wrzawa może się podnieść, kiedy państwo zaczniecie radzić, instruować, nakazywać tym mieszkańcom małego miasta reklamy projektować tak, pisać taką czcionką. Czy to nie będzie tak, że mieszkańcy nie są do tego przygotowani, muszą widzieć potrzeby najpierw, na jakim poziomie, na jakiej płaszczyźnie do tego spotkania musi dojść? Pytanie drugie, czy do takich spotkań kiedyś w ogóle dochodziło, czy to jest po raz pierwszy wszystko? Nie wiem, czy było wcześniej takie spotkanie. My oczywiście taką dyskusję podjęliśmy kilka dni temu i widzimy, że po pierwszym spotkaniu z samorządowcami wszyscy widzą ten problem i wszyscy chcą do tego problemu jakoś podejść tak właśnie neutralnie, żeby nikomu nie zaszkodzić, ale też no, przysporzyć wiele dobrego. Oczywiście, że Wrocław chociażby, który wprowadził pierwszy, nie wiem czy pierwszy, ale jeden z niewielu miast park kulturowy, oni już ujednolicili chociażby kolor parasoli na rynkach i jeśli sąsiad, który ma restaurację obok i widzi, że takie same są formy promocji danej restauracji czy danej kawiarni w rynku, no to on nie będzie miał problemu z tym, że ktoś ma większą, ktoś ma mniejszą, no bo wszyscy mamy bardzo podobną. I myślę, że w małych miasteczkach też da się wprowadzić. Ciechanów jest tego przykładem, który już wprowadził kodeks reklamowy. W małych, jeszcze w mniejszych miasteczkach, bo też trzeba zauważyć, że jeśli będziemy mieli czystą przestrzeń, ładną dla oka, przyjemną, to też pojawią się turyści. Więc nie do końca jest tak, że tych pieniędzy w ogóle ten samorząd nie będzie miał, czy ta gmina, bo turystyka wtedy bardziej ożywi się, bo często jeżdżąc za granicę, chcemy do takich miasteczek przyjeżdżać, gdzie jest przyjemnie, gdzie można no, zobaczyć ładne widoki, wypić kawę w jakimś takim zabytkowym, ciekawym otoczeniu, ale właśnie bez tych reklam, bez jakiejś takiej szpetnej architektury małej, chociażby jakichś brzydkich koszy na śmieci, czy architekt na pewno może powiedzieć coś więcej, ale no, przejeżdżając Polskę, to widać, że no, często to dominuje ta architektura z supermarketów, która no nie do końca odzwierciedla historyczny aspekt tego miasta na przykład. Ale kto będzie o tym decydował, jaki kosz na śmieci na przykład w rynku ma stanąć, jakie lampy mają być, czy pochylone bardzo, czy nie, i teraz samorządowcy będą dzwonić do architektów, zatrudniać architektów, swoich architektów pracujących w urzędach miasta, pytać, czy może do artystów zwrócą się o pomoc. Jak to będzie, panie architekcie? Czy ustawa o zamówieniach publicznych wymaga przetargu, jeśli chodzi o wybór architekta? Czy na te kosze możemy się jeszcze nie doczekać przez kolejne lata? Wybór architekta to tylko tyle, powinien być przypadkowy. I tutaj ustawa stwarza pewne szanse. Chodzi po prostu o to, żeby nie wybierać tego architekta, który dał najniższą cenę za swoją usługę, bo architekt architektowi nierówny. Tylko wybierać architektów, zwłaszcza do projektowania przestrzeni publicznej, na zasadzie konkursu, bo to się mieści w ustawie o zamówieniach publicznych. I to jest w ogóle jakiś taki pierwszy krok, jeżeli mówimy o dobrej architekturze, o dobrej przestrzeni publicznej. A czy planowanie przestrzeni u nas w ogóle funkcjonuje? Czy to jest terra incognita, na którą należy dopiero wkroczyć i coś zacząć budować od samego początku? Bo tak do tej pory no, mówimy duże miasta, nie tylko małe miasta, ale wystarczy z Krakowa się przejechać w stronę Zakopanego i widzimy, że co komu w głowie tam zagrało i zaświeciło, tak jest później. Czy to jest ładne, czy to jest nieładne, o to już nikt nie pyta. Kiedy jest śnieg jeszcze, kiedy nie ma śniegu, te wszystkie reklamy, po prostu też, że one zagrażają bezpieczeństwu, są brzydkie, no, można by wymieniać i wydaje się wtedy, że projektowanie przestrzeni publicznej jak na razie to jeszcze u nas nie istnieje.
Czy my w filmie zrobiliśmy nawet taki eksperyment, tutaj pani Beata, no, realizując ten film, widziała, że jeśli pozbędziemy się reklam, to automatycznie do miast wpada więcej światła chociażby, więc już jest przyjaźnie i optymistycznie. Ale rzeczywiście, no, gminy mają obowiązek prowadzenia planu miejscowego, wpisywania zabytków do ewidencji, prowadzenia ewidencji zabytków, więc narzędzia są, tylko pytanie, czy one są realizowane w każdej gminie. Myślę, że tutaj jeśli takie plany powstaną, no to na pewno to ułatwi zarządzanie tą przestrzenią publiczną. Ale jeszcze wrócę do tego wątku tych reklam i tych zakazów. Wydaje mi się, że też duża rola, znaczy ten, kto pierwszy podejmie tą decyzję, to będzie tym wygranym, tak mi się wydaje, dlatego że miasteczka czy wsie obok zobaczył, że konkurencyjnie będzie działała zasada konkurencji, że oni mają ładnie i że tam wszyscy jeżdżą na przykład w niedzielę na obiad, bo jest tak miło i przyjemnie. Dlaczego do nas nikt nie przyjeżdża? No, dlatego, że my musimy jeszcze coś zrobić. I tak zawsze działa. Znaczy, wydaje mi się, że to jest taki element, który w mniejszych miejscowościach może zadziałać. Ale z dużymi miastami jest podobnie, no bo my już dzisiaj mówimy, na przykład Kraków i Wrocław bardzo ładnie zarządzają tym swoim starym miastem. I nie tylko, bo Wrocław się rozrasta i mamy na Dobrze, gdzie jest wspaniale przestrzeń zagospodarowana, są i ławki, jest i park, jest i coraz bezpieczniej, więc miasto staje się bardziej przyjazne dla mieszkańców. No i myślę, że i Łódź i Gdańsk już podjęły też tą decyzję i myślę, że kolejne miasta będą do tego dołączać, więc tak samo to będzie działało w mniejszych miastach. Film Krajobraz mojego miasta. Cóż to za dzieło, którym już się internauci zainteresowali, już chwalą, już się zachwycają. To znakomicie, że się zainteresowali, ponieważ właściwie jest to pierwsza tego typu chyba próba, jaka powstała, bo właściwie na ten temat bardzo trudno jest znaleźć jakikolwiek zasób wiadomości, które by stanowiły jakąś całość. To znaczy mamy całą masę wyrywkowych, bardziej może przeczuć, odczuć wrażeń na temat naszego krajobrazu. Jest ogólne przekonanie, że oczywiście mamy kłopoty z reklamą, że te przestrzenie nasze, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, nie wyglądają tak, jak powinny. Natomiast tak naprawdę nie ma żadnego do tej pory katalogu wzorów. Nie ma żadnego ani katalogu problemów, ani katalogu wzorów. Oczywiście nasz film nie jest katalogiem wzorów, bo nasz film jest tylko formą czegoś w rodzaju wstępu, takiego zachęcenia do tematu. Ten temat musi być omawiany przez specjalistów. Ten temat musi być oczywiście inaczej. Do tego tematu właściwie musi podejść każde miasto. Natomiast myśmy spróbowali po raz pierwszy zebrać tą problematykę krajobrazu miejskiego w jednym miejscu. I to przede wszystkim pokazujemy na przykładzie mniejszych miast. Dlatego, że w mniejszych miast, myśmy tych mniejszych miast przejechali na potrzeby realizacji filmu kilkadziesiąt. I w tych mniejszych miastach ten problem widać znacznie silniej, bo wielkie miasto ma różne rzeczy, to i to. Natomiast w małym mieście ten rynek, to odnoszę się akurat do rynku, no bo to jest jeden z tematów, który podejmujemy, to jest często jedyne, co to miasto ma. Jedyne miejsce, z którym się wiążą emocje mieszkańców, jedyne miejsce, które jest takim twardym centrum. W związku z tym to nie jest wszystko jedno, jak ono wygląda. I pokazujemy w filmie kilkadziesiąt przykładów, i dobrych, i złych. I myślę, że wartością tego jest to, że pewne rzeczy, które do tej pory gdzieś tam były niepozbierane, teraz staramy się ułożyć w jakiś katalog zagadnień i też staramy się pokazać coś, co na co dzień, no niby wiemy, że jest, ale przechodzimy wokół tego tak naprawdę nie dostrzegając. Jeżeli w miasteczku, taki przykład, to jeden z przykładów użytych w naszym filmie. Jeżeli w miasteczku dookoła parku biegnie droga tranzytowa, która opasuje ten park dokładnie ze wszystkich stron, to tak naprawdę prawdopodobnie mieszkańcy się przyzwyczaili, przechodzą obok tego, traktując to jako oczywisty element rzeczywistości. W momencie, kiedy my pokazujemy, jak to, akurat mówię tu o konkretnym ujęciu z tego filmu, jak to wygląda z góry, to nagle dostrzegamy cały absurd tej sytuacji. To jest akurat jeden z tematów, który podejmujemy, czyli temat ruchu samochodowego w miastach, no, który wciąż w Polsce samochód jest takim fetyszem
i jesteśmy jeszcze daleko od tego, co już w tej chwili, co właściwie stało się oczywiste w krajach Europy Zachodniej, że ruch samochodowy w miastach należy wygaszać. W Polsce dochodzą do tego wielkie miasta, w mniejszych to jeszcze na razie jest rzecz raczej niepojęta. To jest jeden z kilku tematów, które w tym filmie są. I myślę, że to jest taki punkt wyjścia tak naprawdę. Taki punkt wyjścia, bo nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi szkoły w tej dziedzinie, no bo to są taka nasza ślepota na to, co się na estetykę przestrzeni. No wiąże się chyba z tym, że z przyczyn historycznych tak to się stało, ale nic z tym nie robimy. Nic z tym nie robimy, ponieważ dzieci w szkołach nie są w żaden sposób wrażliwiane na przestrzeń, która je otacza. No więc no, trzeba coś zaproponować, chociażby w postaci takiego no, siłą rzeczy dosyć pobieżnego przeglądu zagadnień, ale mam nadzieję, że dzięki użyciu właśnie dosyć dużej próby, dzięki pokazaniu kilkudziesięciu rozmaitych przestrzeni, to ma szansę jakoś przemówić do wyobraźni i rozpocząć dyskusję. Rozumiem, że to jest film szkoleniowy, edukacyjny, więc dany urzędnik na przykład, gdy zobaczy ten film, podzieli się z kolegą, z koleżanką, zobacz, było brzydko, teraz jest lepiej, może u nas też coś powinniśmy zrobić w tym kierunku. I czy ci ludzie, którzy będą skłonieni, jakoś zachęceni do zmiany, będą mieli odpowiednie możliwości, prawne możliwości, będą mieli pomoc kogo? Czy zostaną z tym filmem i ze swoimi dobrymi pomysłami, niech takie się przydarzą sami? To znaczy, ja myślę, że... Chodzi mi o to, czy to jest jakieś doraźne działanie, chwilowe, z nadzieją, że coś tam się gdzieś będzie zmieniać w przyszłości dalszej bądź bliższej, czy to jest początek systemowych zmian, bo dużo przed nami, domyślam się, i edukacyjnych działań filmowych i nie tylko filmowych, przede wszystkim mentalnych. Trzeba nauczyć Polaków również tego, że dobrze jest czasem siąść w rynku, w którym nie będzie tych reklam tak wiele i ładnie jest spojrzeć na zabytkową kamienicę czy na kościół zabytkowy, no prawda? Czy dostajemy, Polacy dostają teraz konkretne narzędzia do pracy na tym terenie, na tym poziomie, czy to są takie na razie jeszcze poszczególne działania, bardzo dobre, ale poszczególne, nie związane ze sobą? Znaczy ja myślę, że samorządy takie narzędzia już mają, znaczy ustawa o ochronie zabytków, czy ustawa krajobrazowa. To czy... to mało z tym robią w takim razie się wydaje. Tak, bo myślę, że tutaj nie ma takiej pełnej świadomości, że to są ustawy, które dają tak naprawdę narzędzia i widzą, że dzieje się to w dużych miastach, ale mówią, no tak, duże miasta to mają łatwiej, bo mają więcej instytucji, które mogą po prostu poskładać się na to, jest więcej osób, które się tym tematem zajmują, a u nas w urzędzie pracuje tylko 30 osób i my raczej sobie z tym tematem nie poradzimy. To nie jest tak, bo wydaje nam się, że wojewódzkie urzędy ochrony zabytków i architekci, i instytucje, które są na danym regionie oraz no, też trzeba dostrzec tutaj instytucje pozarządowe, czy te organizacje pozarządowe, które często składają się ze specjalistów, ekspertów, którzy chcą działać na rzecz małego miasta. Takim przykładem jest na przykład Landskorona. To jest małe miasteczko, ale jednak tam nawet społeczny konserwator zabytków działa. Na ile oczywiście może, ale to, ten dyskurs w dyskusji publicznej, ten głos jest słyszalny. Tak samo wydaje mi się, że każde miasto może. To znaczy bardziej nie jest problem w tym, że nie ma narzędzi. Tutaj jest bardziej problem mentalny. To znaczy uświadomienia, że to jest bardzo ważna rzecz, którą należy zrobić teraz w mieście. Oczywiście może pewne kroki zostały poczynione troszeczkę za późno, bo płynęły do nas fundusze europejskie i często było tak, że my już powiedzmy mamy większość rynków zrewitalizowanych, wyremontowanych, rynków i ryneczków, to też pokazujemy w filmach, że one zostały zalane polbrukiem albo chociażby kostką Bauma, że zostały wycięte wszystkie drzewa, które są tożsame z naszym otoczeniem, historycznie, czyli nie ma już lip, nie ma dębów, nie ma klonów, za to są wszędzie iglaki i tuje, ale to też na komfort danych mieszkańców bardzo źle wpływa, bo jeszcze można by było posadzić tą lipę, bo jeśli chcemy na takim rynku przyjść na spacer, poczytać książkę, czy wypić kawę, to w cieniu, prawda, byłoby lepiej niż na pustyni tak naprawdę, więc będziemy i tak z tych rynków uciekać, bo one, gdzie są
parasole, to dobrze, ale czasami po prostu nie chcemy wchodzić do ogródka kawiarnianego, tylko chcemy usiąść na rynku z koleżanką, porozmawiać, no to w pewnym momencie dobrze, uciekajmy, chodźmy gdzieś do parku, bo tutaj nawet nie ma gdzie się schronić przed wiatrem czy przed słońcem. Więc tu są takie kwestie poruszane, raczej wiadomo, na pewno rzeczy się już zrobiło, ale to nie jest powiedziane, że już nie można czegoś poprawić, albo jeszcze są miasta, gdzie przez rynki przebiegają ulice, gdzie rynki są parkingami. No takie przykłady też w filmie pokazujemy, więc jeszcze jest dużo do zrobienia, tylko najważniejsze, żeby no, ktoś rozpoczął tę dyskusję w swoim mieście. Bo wydaje nam się, że jeśli sami mieszkańcy będą chcieli to zmienić, to myślę, że władza na pewno też dostrzeże ten problem. I odwrotnie. Ja myślę, że też taką wartością tego filmu jest to, że ludziom trzeba pokazać, że ta potrzeba porządkowania przestrzeni, to nie jest jakiś kaprys, to nie jest jakaś fanaberia, tylko to jest prawo. To jest prawo obywatela do życia w krajobrazie, który jest logiczny, uporządkowany, funkcjonalny, estetyczny. I myślę, że to jest, że ten film i dalsze działania, które będą w tym robione, że to może też po prostu zachęcić pewne grupy ludzi, dać im jakiś oręż, żeby oni się na swoim terenie zaczęli tego domagać, czyli wywierać presję na kolegów w władzach samorządowych, na ludzi, którzy coś mogą, którzy o czymś w tym miejscu decydują. I że to też powinno tak zadziałać, bo no, nam się ciągle wydaje, że to jest jakaś taka rzecz, która będzie później, dlatego że przecież my jesteśmy na dorobku, tak? Jesteśmy krajem jeszcze wciąż biednym, więc tak naprawdę o czym my tu mówimy? O jakiejś estetyce przestrzeni. A to nieprawda, no my musimy się, to ma znaczenie dla wszystkiego, dla naszej psychiki, to na pewno, ale również dla gospodarki, również, no to są naczynia połączone. I myślę, że jeżeli ten film i akcja, która jest wokół tych filmów przeprowadzana, da taki impuls, to już będzie bardzo dużo. To nie zawsze jest problem pieniędzy, na przykład, bo pieniądze ze środków choćby europejskich były i chyba podróżując po Polsce, nie tylko architekt widzi pewne odnowione uliczki, skwery, zupełnie bezsensownie. Widać było, że pieniądze włożone, że coś ktoś chciał zrobić albo musiał zrobić, później to gdzieś zarasta, nikt tego nie pielęgnuje i to zupełnie nie jest użyteczne. Tam nie można przysiąść, tam nie można porozmawiać z koleżanką i pod lipą na przykład, mając nadzieję, że słońce nas nie dojdzie. Dużo takich jest błędnych inwestycji, ukazujących brak myślenia perspektywicznego, brak pewnej świadomości, naszej mentalności. No oczywiście, że takich przykładów jest wiele i myślę, że wszyscy je znamy, nie tylko my, którzy tu siedzimy w studiu, ale również słuchacze, którzy nas słuchają. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo obejrzałem ten film i jestem pod jego wrażeniem. Pod wrażeniem jestem dlatego, że to nie jest taki film, który mówi, u nas jest brzydko, gdzie indziej jest ładnie, zobaczcie. Tylko to jest film, który przestrzeń publiczną rozbiera na czynniki pierwsze i pokazuje szczegół. Znaczy pokazuje, że jakość tej przestrzeni polega na konkretnych rozwiązaniach dotyczących właśnie szczegółów. To, co mówił jeden z najbardziej znanych architektów XX wieku, Mies van der Rohe, że Bóg tkwi w szczegółach. I ten film opowiada o tym, jak można zrobić ogrodzenie, jak można zrobić ładną posadzkę, jak można zrobić ładne elementy małej architektury. Że przestrzeń miejska działa wtedy, jeżeli przy niej są usługi albo obiekty użyteczności publicznej. To wszystko jest bardzo ważne, bo to, że u nas jest brzydko, a gdzie indziej jest ładnie, no to wszyscy widzimy, ale istota sprawy polega na tym, żebyśmy sobie zdali sprawę, na jakiej zasadzie to działa, to znaczy od jakich elementów to zależy. Krzysztof Wojciechowski, architekt, Beata Hyczko, producentka, scenarzystka filmów, Wioletta Łabuda-Iwaniak, Instytut Dziedzictwa Narodowego. Kłaniam się nisko i dziękuję za wizytę. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Wielki sam przebiera się, zagrywa Nowaczka. Nie strata naszych nie! Nie!
procesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Polskie Radio 24. Czy w twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. 3 kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Minęła czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Komitet Obrony Demokracji i Inicjatywa Obywatelska Obywatele RP zapowiadają grudniowe demonstracje. Obywatele RP zamierzają 10 grudnia stanąć pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie i manifestować przeciwko ograniczeniu